Tytuł kursu: Elementy finansów publicznych. Moduł: Selekcja danych statystycznych pod kątem ich przydatności analitycznej i decyzyjnej. Temat: Szeregi statystyczne. Witam Państwa serdecznie. W poprzednim programie mówiliśmy o badaniach statystycznych. Dziś chciałbym poszerzyć to zagadnienie o szeregi statystyczne. W związku z tym zaprosiłem do naszego studia eksperta w tej dziedzinie, pana Jacka Salka. Witam Państwa. Panie Jacku, proszę przypomnieć naszym widzom, na jakie cztery etapy dzielimy badania statystyczne. Na projektowanie badania, obserwację statystyczną, opracowanie materiału statystycznego i analizę statystyczną. Materiał liczbowy otrzymany w wyniku przeprowadzonej obserwacji statystycznej należy odpowiednio usystematyzować i pogrupować. Temu właśnie służą tak zwane szeregi statystyczne. Definiujemy je jako ciągi wielkości statystycznych uporządkowanych według określonych kryteriów. Za moment zobaczycie Państwo schemat podziału szeregów statystycznych. Szereg szczegółowy, zwany także wyliczającym, polega na uporządkowaniu ciągu wartości badanej cechy statystycznej, rosnąco lub malejąco. Taki sposób segregacji materiału stosuje się, gdy przedmiotem badania jest niewielka liczba podmiotów. Przykładem szeregu szczegółowego może być zbiór Państwa ocen w kolokwium. Mieszczą się Państwo w niewielkiej grupie 15 osób. Oceny można uporządkować od najsłabszej do najlepszej i odwrotnie. A czym jest szereg rozdzielczy? Szereg rozdzielczy to zbiorowość statystyczna podzielona na części, klasy, według określonej cechy jakościowej, niemierzalnej lub ilościowej, mierzalnej, ze wskazaniem liczebności każdej z wymienionych klas. Zerknijcie na tą tabelkę. Widzicie Państwo dwie kolumny. W jednej wymienione są oceny, jakie dostali pierwszoklasiści, a w drugiej liczba uczniów przyporządkowana poszczególnym notom. W tym przypadku nie można zastosować szeregu szczegółowego, gdyż grupa badanych jest zbyt duża. Kolejnym szeregiem statystycznym jest szereg geograficzny. Szeregi geograficzne przedstawiają rozmieszczenie pewnych zjawisk przestrzeni, np. zestawienie liczby powiatów w Polsce, ilość mieszkańców poszczególnych krajów. Zerknijcie Państwo na tabelę. W lewej kolumnie znajdują się nazwy miejscowości, a w drugiej ilość ich mieszkańców. W jednej wymienione są oceny, jakie dostali pierwszoklasiści, a w drugiej liczba uczniów przyporządkowana poszczególnym notom. W tym przypadku nie można zastosować szeregu szczegółowego, gdyż grupa badanych jest zbyt duża. Kolejnym szeregiem statystycznym jest szereg geograficzny. Szeregi geograficzne przedstawiają rozmieszczenie pewnych zjawisk przestrzeni, np. zestawienie liczby powiatów w Polsce, ilość mieszkańców poszczególnych krajów. Zerknijcie Państwo na tabelę. W lewej kolumnie znajdują się nazwy miejscowości, w drugiej ilości ich mieszkańców. Panie Jacku, proszę na koniec powiedzieć coś o szeregu czasowym, zwanym inaczej dynamicznym. Albo chronologicznym. Prezentuje on rozwój danego zjawiska w czasie. Szereg czasowy momentów przedstawia zjawisko w ściśle określonym momencie. Najczęściej na początek lub koniec miesiąca. Na przykład stan zapasów na 31 grudnia danego roku. Natomiast szereg czasowy okresu w ściśle określonym przedziale czasowym, na przykład produkcja w miesiącach, produkt krajowy brutto w latach. Dziękuję serdecznie panu za rozmowę. Ja również dziękuję. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.